Dzień dobry! Miał być odcinek we wtorek, a nie było go. Zamotałem się totalnie. Wyjechałem na tydzień z Polski, poleciałem do Brukseli, potem z Brukseli pociągiem do Antwerpii, z Antwerpii do Rotterdamu, potem Amsterdam, Hamburg, Berlin i wreszcie Warszawa. Od Brukseli wszystko pociągiem. Tydzień, a wydaje mi się, że minął miesiąc taka podróż, w której dużo się dzieje i zmienia się dużo miejsc, powoduje, że życie jakby się wydłużyło. Bo w codzienności zazwyczaj wykonuję te same czynności: dojazd do studia, przygotowanie śniadania i tym podobne rzeczy rutynowe i przestaję zwracać uwagę na to, co mnie otacza. Więc wydaje się, że ten dzień jest taki krótki, a w przypadku tej podróży wydawało mi się, że nie było mnie miesiąc, a był to tydzień. No i miał być przygotowany odcinek. Nagrałem go nawet przed wyjazdem, specjalnie żebyśmy się spotkali w ten wtorek. Ale no nie wgrałem tego i patrzę sobie siedząc w kawiarni chyba w Rotterdamie. Już nie pamiętam czy to było w Amsterdamie. Nie, w Rotterdamie. Chcę udostępnić odcinek, patrzę. O oh fuck, nie wgrałem go. No, nagrałem. No, także spotkamy się teraz, zapraszam do odsłuchania. Dzień dobry bardzo. Po raz kolejny mogę rozpocząć przemowę swoją. Nie lubię bardzo reżyserowanych odcinków, w których mam ułożone zadanie do przekazania, bo wtedy czuję, że spoczywają na mnie moje własne wygórowane oczekiwania, które paraliżują mnie i powodują, że przekaz staje się sztuczny. W pewnym stopniu sztuczny, ogołocony ze spontaniczności. W życiu i tak dużo gołocimy się ze spontaniczności i ekspresji, żeby jeszcze w rzeczach, które mają sprawiać przyjemność być pozbawionym ekspresji, spontaniczności, wyrażania tego, co tutaj. Wiele rzeczy jest ułożonych ma prawa zasady, których trzeba się trzymać i wypełniać obowiązki od tej do tej godziny, tego i tego dnia pismo złożone w ten, a nie inny sposób, zawsze musimy być gotowi. A rzadko jest miejsce na prawdziwą ekspresję i spontaniczność. I nie chcę, żeby ten podcast był takim miejscem. Jest to przestrzeń do spontanicznego wyrażania siebie, aczkolwiek ja tylko się wyrażam, ale zachęcam Ciebie do, Spontanicznego odkrywania świata we własny sposób, czy to poprzez tworzenie czegoś, pisanie wierszy, malowanie, taniec spontaniczny, ekspresyjny. Ostatnio szedłem przez dworzec wschodni i kusiło mnie, żeby podskoczyć do sufitu, żeby go dotknąć, bo tam jest przejściu tym podziemnym pod peronami dosyć nisko i bez problemu jestem w stanie to zrobić. Ale nie zrobiłem tego, ale mnie tak kusiło, bo przez chwilę pojawiło mi się w głowie, a co ci ludzie pomyślą? No i nie zrobiłem tego, choć mnie to bardzo kusiło. Chyba dzisiaj będę wracał, to zajdę tam i to zrobię, żeby na przekór swoim z temu tamtemu dniu to zrobić. Zauważam, że jedna rzecz mi bardzo pomaga w. Zrzuceniu z siebie tych oczu innych ludzi i wewnętrznego krytyka, który powoduje, że trzymam się napięty, żeby nie wyjść przed szereg i nie zrobić czegoś, czego mogę odebrać. W mojej wyobraźni jest tylko czymś dziwnym. Tak jak ten podskok albo jakiś frywolny taniec, który może być odebrany przez zewnętrznych ludzi za coś dziwnego. Paradoks jest Taki, że to wyobrażenie istnieje tylko w mojej głowie. Ta myśl przenika przez moją głowę. Co ci ludzie pomyślą, że jestem głupi, a może jakimś wariatem, jeszcze się rozejdą? Prawda jest taka, że większość ludzi nie zwróciłaby uwagi, a nawet jakby tak pomyśleli, to zapomną za chwilę. A przede wszystkim cały ten scenariusz rysuje się w mojej głowie. Mówiłem, że myśli są. Czymś nie do końca naszym przejawiają się w umyśle i my tylko je słyszymy. Bo one często gadają nam bzdury, nieskładne rzeczy, ale nie słuchają się też nas do końca. Powiedz przestań myśleć. Nie działa, bo powiedziałem i myślałem dalej. Ciągle coś tam w głowie nam mówi. Bardzo dużo tego mówienia generuje stres, strach. Ktoś do mnie napisał ostatnio, żeby poruszyć temat stresu przedmaturalnego. Ale ten stres przedmaturalny to nie jest tylko stres przedmaturalny. Umiejętność radzenia sobie ze stresem jest jedną z najbardziej kluczowych umiejętności w życiu. Niekoniecznie nawet. Ważniej, nawet myślę, że ważniejsze od umiejętności twardych, jak tego, kto jak zdał matematykę, czy jak e, zakończył studia. Jeżeli nie potrafimy radzić sobie ze stresem, to każda, nawet błaha rzecz, może być rozgrzebana do granic absurdu i powodować ogromny stres, strach. A stres powoduje paraliż albo uczucie tego, że nie podołasz. I przez to z, wycofujemy się z życia, wycofujemy się z ekspresji, ze spontaniczności, z podejmowania działań, które mogą zaprowadzić do nowych wyzwań i też do rozwoju człowieka jako jednostki jako takiej. Nie tylko tego z, y, duchowego rozwoju, ale też prawdopodobnie i finansowego, ale i, i, i związanego z każdym innym aspektem, zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Strach generuje obawy, ale też jest bardzo często generującą rzeczą wiele chorób, bóli, nerwobóle i różne, różne inne szalone rzeczy, które potrafią wykończyć nas poprzez stres. To chyba jedna z największych chorób współczesnej cywilizacji. Odczuwanie stresu. Nie ganiają nas wilki, niedźwiedzie, ani inne stworzenia, a my się boimy, że coś nam się przytrafi. I paradoksalnie wytwarza się to w naszej głowie poprzez szalone myśli. Przed maturą na przykład. Boże, nie znam na pewno. A jak coś będzie takie pytanie, na które nie znam odpowiedzi? O Jezu, a jak będę miał dwa punkty mniej? Nie dostanę się na te wymarzone studia? Jezu, całe moje życie się zawali. Przecież od początku powtarzali, że zdanie matury to najważniejsza rzecz w życiu. I zaczyna się spirala negatywnych myśli, która napędza jeszcze bardziej stres i powoduje... Paraliż, który może właśnie przerodzić się w to, że gorzej się zda bądź gorzej się wypadnie. I nie chodzi tutaj tylko o maturę, no bo ten stres można od, odczuwać właśnie w każdej sytuacji. To jest ten sam stres, może być przed maturą, a potem przed egzaminami na studiach, a potem przed rozmową kwalifikacyjną, przed pierwszą randką, a nawet przed dziesiątą. Hm. To jest zawsze to samo. Dlatego ta umiejętność jest kluczowa. Zastanawiałem się, co jest świetnym narzędziem do radzenia sobie ze stresem. Na pewno ich jest miliony i nie wiem, czy da się w ogóle wykluczyć ze swojego życia ten strach, te negatywne myśli, które czasami przenikają. Mówiłem z jednym z odcinków właśnie ostatnio o tych myślach wewnętrznym monologu, jak on potrafi nam ruinować życie, te w głowie prowadzone rozmowy. I jednym z narzędzi, które Uwielbiam, jest medytacja. I to brzmi dla niektórych bardzo spirytualistycznie, jakoś tak dziwnie, Boże. Pamiętam, jak kiedyś koledze powiedziałem, że by spróbował medytacji, że gdzieś mi się zdarza medytować, to on trochę był tym yy, przerażony, że to jest właśnie, nie no, ja przecież wierzę w Boga, jestem katolikiem, więc to chyba nie dla mnie ale to przecież nie do końca ma nic wspólnego, czy nie musi mieć wspólnego nic z żadną inną wiarą, ani zmienianiem wiary, niezależnie co wierzysz, czy w nic nie wierzysz. Bo tak naprawdę medytacja nie jest niczym dziwnym. Modląc się nawet w naszym kościele można z pewnego rodzaju medytację i trans wejść, powtarzając w kółko 500 tysięcy razy Zdrowaś Maryjo. No, można wtedy się zatopić. Ale z medytacją jest tak, że ona wydaje się bardzo skomplikowana, ale pierwsze razy są skomplikowane i każdy z nich. Bo rodzi się takie, że oczekiwanie, właśnie znowu oczekiwanie, tego, że ta medytacja zmieni życie od razu za pierwszym razem, że poczujecie, poczujesz w sobie coś, co spłynie na ciebie i rozwali po prostu twój umysł i już za te 15 minut po medytacji będziesz nowonarodzonym człowiekiem, który będzie znał odpowiedź na wszystkie pytania świata, pozna siebie, pozna wszystko. Z niczym tak nie jest. Ale trudem medytacji jest to, że nie trzeba, ni że za dużo się od niej oczekuje i chce się zbytnio komplikować całą procedurę, szukając jakichś rozwiązań. Tak naprawdę wystarczy Usiąść, położyć się tak jak ci wygodniej, bo sama pozycja, ten jakiś kwiat lotosu czy coś, jak dla mnie nie ma to znaczenia i większość ludzi, z którymi rozmawiałem na ten temat, też sobie jak wygodniej. Ja wolę się położyć na przykład na podłodze, nawet twardy, i lubię w ten sposób leżeć i skup się na oddechu. Wdech, wydech. Ale nie. Polega to na tym, żeby robić ten wdech i wydech w jakiś kontrolowany sposób, że teraz zaczniesz dziwnie oddychać, jakieś równe interwały. Tylko właśnie chodzi o to, żeby nauczyć się obserwować tylko oddech w jego najbardziej naturalnym sposobie czyli, żeby oddech szedł naturalnie i nie ingerujesz w niego poza myśleniem o nim. I dobrze jest zamknąć oczy. Zamknij oczy. I skup się teraz na oddechu. Tak, żeby poczuć, jak całe ciało pulsuje. I jest to trudne, kiedy jest się bardzo mocno przebodźcowanym, zestresowanym. To może ci się okazać, że nie jesteś w stanie wytrzymać nawet minuty z zamkniętymi oczami, bo zaraz będzie cię kusiło, a może coś tam może w internecie zobaczyć, wziąć złapać telefon, a może coś szybko wstać, coś zrobić, bo będzie to bardzo niewygodne, jeżeli jesteś nieprzyzwyczajony, nieprzyzwyczajona do bycia w stu procentach ze sobą, ze swoimi myślami, ale też i z żyjącym, pulsującym ciałem. Dla mnie na początku najtrudniejsze było właśnie nawet nie tylko myśli, które krążyły mi w głowie, ale. Pulsujące ciało, że czuję jak oddycham, tak naprawdę mogę, muszę się na tym skupić. Trochę mnie to przerażało. Jakby usłyszeć swoje ciało w całej okazałości i nie próbować tego zagłuszyć, bo kluczem jest to, że zaraz za chwilę i tak pojawi się jakaś myśl, bo myśli ciągle krążą. I też nie będzie porażką, jeżeli po minucie zatopisz się w jakichś myślach i zaczniesz się ich łapać i tam sobie wyobrażać jakieś rzeczy, które przyjdą do umysłu, bo to przyjdzie. Jest to trudne, żeby właśnie nic nie umyśleć. Nie wiem, czy to jest możliwe. Nigdy mi się nie zdarzyło nic nie myśleć, bo to też jest kolejna rzecz, która e, charakteryzuje myślenie o, o medytacji: dojść do jakiejś nirwany oświecenia, w którym nie ma żadnych myśli. Nie wiem, niektórzy twierdzą, że jest to możliwe, ale nie przykładałbym do tego uwagi. Nie wiem, może jakby się medytowało 10 godzin dziennie, ale nie wiem, czy ma to jakiś sens w sumie. To wystarczy naprawdę położyć się. Jak jest ci trudno usiąść, a jak jest ci trudno wytrzymać, to licz oddechy. Skupiaj się na nich. I na pewno zaraz za chwilę Odpłyną Twoje myśli i przestaniesz skupiać się na oddechu. Teraz kluczowe jest to, jak odejdziesz od tego oddechu, żeby jak już skapniesz się w swoim umyśle, że coś się dzieje, o Jezu, już nie wiem gdzie jestem, odpływam myślami, żeby znowu wrócić do skupienia się na oddechu. I bardzo dobre jest powtarzanie sobie z każdym wdechem i wydechem uspokajam się. Powtarzasz to sobie wdech. Wydech, uspokajam się, czuję jak moje ciało się odpręża. To może pozwolić ci wejść lepiej w stan rozluźnienia, bo przede wszystkim też chodzi o to, żeby się naprawdę rozluźnić. Powtarzając sobie pewne, trochę jak mantry, takie afirmacje mógłbym to nazwać naprawdę, jak to robię, to ze mnie potrafi wejść, zejść dużo stresu i napięcia. Dzisiaj, czy wczoraj w nocy dowiedziałem się, że jest, mam jakiś problem z autem. Nie, już nie, nieważne nawet co, ale taki absurdalny problem. I kiedyś normalnie bym się zestresował na absurd świata i tak dalej, ale dziś się obudziłem, myślę, dobra, no muszę to ogarnąć, ale właśnie sobie usiadłem, pooddychałem. W sumie jestem spokojny, no nieważne, żeby coś tam musiał zapłacić. Jakby to już jest. Albo i nie, nie wiadomo. Ale chodzi tylko o fakt, że nie stresuję się tym, bo już nie mam na to wpływu. To się wydarzyło. Okej, okay, tylko czekam powiedzmy na werdykt, tak to nazwę. I. Jest tak przyjemniej żyć. Co nie znaczy, że w ogóle nie wiem, wyzbyłem się stresu. Jestem jakimś tym mnichem, który idzie na chmurze. C na w ogóle nie, ale przynajmniej są narzędzia, którymi można gospodarować swój stres, żeby nie oszaleć, bo naprawdę miałem momenty w życiu, w których przez tylko sam stres nie mogłem spać, nawet jadłem za dużo i to z reguły w sumie, jak się stresuje, to jem dużo i to dla mnie jest ciągle jakiś problem, z którym nie do końca jestem w stanie sobie poradzić zawsze, ale właśnie medytacja, skupienie się na oddechu mi łagodzi i im dłużej to robię, z przerwami różnymi, tym lepiej potem potrafię szybciej w to wejść, dłużej wytrzymać. Więc na początku nie przejmuj się, że zaraz po minucie odpłyniesz. Nie, 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 nie licz na to, że będziesz pół godziny medytować. Wystarczy pięć minut usiądź, wyłącz odcinek i spróbuj tylko być w ciszy, bez żadnej muzyki, niczego. Zamknij oczy, odetnij się od bodźców, schowaj telefon, wyrzuć do drugiego pomieszczenia, a jak najdalej po prostu zakop go i wdech i wydech. Kolejna rzecz, to można sobie powtarzać też. Skupię. O, nawet nie tyle powtarzać. Czekajcie, muszę się wody napić. Nie tyle powtarzać, a skupiać się na kolejnych częściach ciała. Na przykład zaczynam od twarzy i mówię sobie. Rozluźniam twarz i staram się rozluźnić każdy mięsień twarzy, tak żeby czuć, że to się wszystko odpręża, bo się na co dzień nie będąc uważnym nie widzi tego, jak się bardzo napina mięśnie. Rąk ja często czuję, jak zapomnę się, jak mam na, na przykład mam napięte ręce. Nie wiadomo po co, no, nikim się nie będę teraz biła, ani nie wymaga to, że podnosić będę ciężary. Siedzę na przykład, oglądam film i zaciskam ręce, i to nie jest, nie wiem, e, horror, żebym się miał bać. I wtedy wracam, nawet w takich drobnych chwilach i o, to czego ja zaciskam mięśnie. Jakby napinam się. I właśnie w tym stanie skupiaj się najpierw na twarzy. Rozluźnij mięśnie twarzy, ale to może potrwać. Ale cały czas oddech, żeby pracował. Potem nie wiem, dłonie, nogi, tak powoli całe ciało, żeby starać się zlokalizować gdzie jest napięcie w tym ciele i to próbować rozluźnić. Na początku będzie to trudne i nie przejmuj się, to nie musi być mistrzowskie, bo właśnie ten stres też się bierze z tego, że chcemy być perfekcyjni w życiu, żeby wszystko było tak jak należy. No wiemy, że to jest niemożliwe, przecież paradoksalnie no, świadomość to jedno, być świadomym. Wielu rzeczy jesteśmy świadomi, tak jak osoby palące papierosy są świadome, że generuje to pewne choroby, i tak palą, bo sama świadomość to za mało, tak naprawdę, w większości rzeczy. Gdybyśmy tylko starczyło być czegoś świadomym, to wszystko byłoby banalnie proste, no bo w większości rzeczy jesteśmy świadomi, że to, tamto trzeba robić, tego nie robić, i tak dalej, a i tak wiadomo, jak to się ukończy potem się, nie wiem, zapomina albo coś. No bo to głębiej siedzi w nas te potrzeby. I naprawdę ten oddech, te pięć minut dziennie może okazać się zbawienne. I tylko teraz kluczem jest to, żeby nie przywiązywać się do myśli, które przechodzą przez umysł. I to jest najtrudniejsze jak dla mnie. Nie zawsze sobie z tym właśnie potrafię poradzić, żeby nie łapać myśli, żeby... Bo zawsze zastanawiałem się, co to jest przepuszczać te myśli przez głowę, jak wszyscy tam tłumaczą, nie przywiązuj się do myśli. A to tak naprawdę jest to, że jak się pojawi mi myśl, my myśl, nie dam rady, jutro mam ten ważne spotkanie, albo właśnie jutro mam maturę, za tydzień, za ileś, to. Żeby nie łapać tej myśli i teraz nie rozgrzebywać. O tak, no nie, nie, nie przeczytałem tej lalki w całej, zabrakło mi tu streszczenia. Nie no, jak będzie lalka I, i topienie się w tym, bo zaraz para, nasz umysł dziki potrafi znaleźć 100 miliardów wymówek albo powodów, dlaczego albo jesteśmy źli, albo na nie wyjdzie, albo właśnie wyjdzie, zależy od przekonania na dany temat. Bo wtedy właśnie się zapadamy i już odpływa, i to nie ma znaczenia, to, to nawet ten. Tylko starać się, jak się złapiesz, że wciągasz się w myśl, okej, okay, odpuścić i zacząć szybko o czymś innym myśleć, zmienić to, jakby przepuszczać, przepuszczać, przepuszczać. No jest to trudne, ale wtedy właśnie, a jak ciągle wraca do ciebie, to właśnie rozluźniać, rozluźniać i okej, okay, czuję stres przez to, że nie umiem tego. Mhm, mm okej, okay. no dobra, ale nie przywiązując się do tego, że zaraz nie zdam, nie poradzę sobie, to jest za trudne dla mnie i tak dalej, tylko mm, niech leci. No, łatwo się to mówi, niech leci, niech, niech myśl leci, bo one i tak lecą i zaraz absurdy gonią tłumaczące, że jestem głupi. No. Ale no to trzeba próbować, trzeba podejmować w sobie te poznanie, i właśnie na początku, szczególnie jak się nie dawało nigdy w życiu sobie przestrzeni do bycia samemu i odczuwania swojego organizmu, swoich myśli w taki niezakłócony sposób, bez bodźców, zaglądania w telefon, jedzenia czy, czy robienia rzeczy, które na przykład siedzenia ze znajomymi, tylko po to, żeby nie czuć samotności i własnych myśli, będzie naprawdę trudne i może po 10 minutach być ci naprawdę mega trudno. To 5 minut, to minuta. Ale ważne jest to, żeby podejmować próbę. I też co jest ciekawe, że można potem to stosować w wielu innych momentach. Siedzisz gdzieś, to skupisz się na oddechu, jedziesz tramwajem, i żeby się nie stresować, bo jedziesz właśnie na egzamin, czy na coś, co cię będzie stresować. Oddech. Ale właśnie, żeby nie oszaleć w to, że zaraz oddech, o jezu, jezu, za serce mi bije, no bo to też źle będzie. Tylko właśnie nauczyć się w sobie poprzez praktykę tylko obserwowania oddechu, a nie generowania go, że zaraz go przyspieszasz, zaczynasz go jakby kontrolować, tylko tak, jakby to było. Bo wiadomo, że można kontrolować oddech, bo można się przyspieszyć, zwolnić samemu świadomie ale właśnie tak, jakby on był tak, jak się dzieje oddech, kiedy nie myślisz o nim, tylko, że tu w pewnym sensie myślisz o nim, skupiasz swoją uwagę na nim. To potem można stosować taką formę oddechu, relaksu w każdej chwili, w której masz na to przestrzeń, żeby rozluźniać organizm. Ciekawe jest też rzecz, którą przeczytałem, że zacząć można od tego, że idziesz i na przykład masz złapać już wejść do domu i przed klamką na przykład nawyk 10 sekund, 10 oddechów, takie rozluźnienie i wchodzisz. Czy przed jakąś taką czynnością codzienną, jako nawyk sobie wypracować? Czasami staram się to robić, zazwyczaj zapominam, więc żaden to u mnie udany nawyk, ale to jest też super, szczególnie w tych trudnych, e stresujących momentach. I faktycznie no, mi to ekstremalnie pora pomaga, szczególnie kiedy też powtarzam sobie, jeżeli przylepi się mi myśl, która mnie obezwładnia, na przykład. Powtarza mi, nie, no po co ty prowadzisz ten podcast? Nie wiem, czy to jest dobre, za kogo ty się uważasz. Na przykład, pojawia mi się taka myśl. To mów, mówię sobie, nie, jakby to tylko myśl. To nie jest prawda. To jest myśl w tym momencie, bo na przykład za godzinę myślę coś innego. Super, że prowadzę podcast. Jestem mega zadowolony z tego, a. Więc jest to też tylko myśl, która nie zawsze jest prawdą. Tak samo jak myśl tego, że jesteś brzydki, brzydka. To jest tylko myśl. Jak obiektywnie pewne rzeczy sprawdzić. A w wielu wypadkach i tak się coś wydarzy. No, na przykład zdasz, nie zdasz. Jakby na pewno trudniej jest zdać, kiedy jest się ekstremalnie zestresowanym. Ja pamiętam, jak na ustnym. To byłem zestresowany dosyć mocno, najmocniej ze wszystkich rzeczy, aczkolwiek zadziwiająco byłem mało zestresowany na maturze. Jak to dobrze jak pamiętam, to wszystko gorzej mi poszło, bo zacząłem gdzieś sobie wyobrażać Boże, jak się zatnę, pomylę, masakra, i to przez to mówiłem bardzo sztywno i gdzieś wiem, że na pewno lepiej bym powiedział, bo ogólnie przygotowałem się dobrze do tego, ale no nie wiem, tam miałem ile punktów, nie wiem, 16 czy 17, nie wiem, jak teraz to wygląda, czy jest, jak to, czy w ogóle jest ustna, na jakim to polega m, motywie, ale mogłem mieć więcej, ale po prostu stres mnie zjadł, a nie brak umiejętności, dlatego duża ilość stresu jest paraliżująca, drobna ilość stresu czasem no, pomaga, no bo motywuje, jest trochę adrenaliną, która Pobudza do tego, żeby coś zrobić, żeby się skupić, ale to tylko drobna ilość. A ten ekstremalny, paraliżujący, to jest tak, jak idzie się na randkę i po prostu nie wiesz, co powiedzieć przez stres. Miałem tak, pamiętam, jak poszedłem kiedyś, oj, to dawno, chcę. To ze stresu praktycznie tak mi drżał głos, że ledwo co powiedziałem, cześć, to było pewnie takie, cześć. Nie wiem, taki po prostu wzięty oddech serce aż w, w przełyku stojące. Masakra, a potem z, przez to za wiele nie gadaliśmy, tylko ona mówiła: Weź coś powiedz, a ja mówiłem coś. No i to jest właśnie stres, który potrafi obezwładnić i właściwie zabrać też radość z życia bo stres też zabiera spontaniczność, bo zaczynamy oczekiwać. No i właśnie, też są oczekiwania do, te, do tego, żeby czemuś w jakiś określony sposób coś zrobić. Oczekiwania i perfekcjonizm dwóch wrogów. Oczekiwanie od siebie bycia geniuszem, oczekiwanie od siebie nieomylności i niepopełniania błędów. Kiedy zacząłem się wyzwalać z tego, żeby nie być perfekcyjnym, że mogę popełniać błąd i to jest jak najbardziej spoko, to też jest milżej. Po prostu, jak mi coś nie wyjdzie, to mówię sobie: Okej, okay, mam prawo popełniać błąd, mam prawo nie umieć, nie, ma, nie muszę być zawsze idealnie gotowy i świetnie przygotowany, nie zawsze jestem w stanie. Jestem człowiekiem, jestem omylny, a dzięki błędom się uczę i są one do, dobre dla mnie, bo jeżeli popełniłem błąd, to znaczy, że było to dla mnie trudne, a jak było trudne, to znaczy, że się czegoś jestem w stanie nauczyć. I tak sobie powtarzam, jest mi, to jest tak oczyszczające, tak schodzi ciśnienie i tego tobie też życzę, bo każdy z nas może żyć z mniejszą ilością stresu, tylko nikt nas nie uczy tych metod. Skupienia się na oddechu, który jest lekceważony. Tak, jakby, okej, okay, oddychasz, ale większość nas nawet nie wie, jak oddycha, no bo nie skupiamy się na tym. O, po prostu to jest, tak jak bijące serce. A może warto się przyjrzeć sobie i posłuchać organizmu, tego, co się dzieje i dopuścić do siebie też te emocje, tylko nie łapać ich, tak? co się tym mówiłem. Trudne to są takie rzeczy do opisywania, bo to jest tak, że to trzeba w jakiś sposób spróbować poczuć i często to brzmi w ogóle mistycznie jak jakieś absurdalne zderzenia. Ale to nie są absurdalne. To jest część nas, której się, ja się bardzo długo bałem tego siebie zamkniętego w ciszy i w spokoju. A im dłużej praktykuję, nie to, żebym tam siedział godzinami, no bo to często jest 10 minut, czasami przez miesiąc Niewiele medytuję. Dla mnie medytacja to też właśnie to, co mówiłem, usiąść w tramwaju i skupić się na oddechu. Czy nawet przed nagraniem podcastu usiądę i czytając książkę, czuję jak oddycham powoli i czytam powoli i skupiam się. To są wszystkie te elementy, które rozluźniają. Poruszyłem tylko jeden właściwie oddech, bo ze stresem można na miliony sposobów sobie radzić, ale na pewno nie za pomocą używek. I życzę tobie, żeby ten dzień był udany i żeby udało ci się zbijać stres i nauczyć się stałych metod na radzenie sobie ze stresem, bo to jest myślę, że jedna z najważniejszych umiejętności w życiu, jedna pewnie z trudniejszych im dłużej się nie uczyło tego, tym trudniej jest wejść. Także spróbuj już dzisiaj. Tak. I usłyszymy się za tydzień we wtorek, a mnie teraz nie ma, bo sobie wyjechałem. Nagrywam odcinek na zapas. Tak zawsze robię, jak wyjeżdżam. Teraz mogę być gdzieś w Hamburgu albo w Rotterdamie. Już sam nie pamiętam, gdzie będę tego dnia, kiedy jest publikacja odcinka. Także pozdrowienia z krajów Beneluxu albo z Niemiec. Papa pa i do usłyszenia we wtorek. Trzymaj się i zapraszam na mojego Instagrama.